Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę z ogrodu, pogoda jest przepiękna, jak co dzień zresztą, z tym, że dzisiaj jest o tyle piękna, że nie pada. Przez ostatnich kilka dni troszeczkę padało. Co prawda tej wody ubyło, u mnie w polu przynajmniej, może nawet nie u mnie, u sąsiada. Tak to wygląda teraz, ale nadal się utrzymuje. Kaczki się jeszcze nie wprowadziły, ale odwiedzają ten zbiornik nocami. Nie wiem, czemu nocami akurat tutaj przylatują i żerują po tym rozlewisku. Za dnia ich nie widać. W planie mam dzisiaj podłączyć beczkę na deszczówkę. Chcę po prostu sobie już zbierać wodę i mieć własną. Zaraz tej wody będzie dużo potrzeba, czy do podlewania, czy do, nie wiem, umycia czegokolwiek. Także zaraz będę podpinał beczkę i chcę sobie jeszcze dzisiaj posiać werbenę i posadzić ją, oczywiście w późniejszym terminie. Chcę ją posadzić tutaj koło beczki przy wiacie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A teraz idę zobaczyć, co się dzieje z klonem, którego naciąłem 2 dni wcześniej w poszukiwaniu soku. Wtedy jak go naciąłem, to nic nie pociekło. A wiem, że już klon w niektórych regionach Polski jest. Także zobaczymy, jeżeli będzie ten sok ciekły, no to spróbuję go jakoś zebrać i zobaczymy, jak on smakuje. Szczerze mówiąc, soku z klona jeszcze nie piłem, to będzie mój pierwszy raz. Zawsze spuszczam sok z brzozy. Sok z brzozy jest troszeczkę później, więc to fajnie by tak się składało, że pierw można sobie korzystać z soku klonowego, a tam miesiąc później, czy kilka tygodni później, jak się ten sok klonowy skończy, to można korzystać z soku brzozowego. Także idę teraz zobaczyć na klona i jeżeli cieknie, no to podpinam sprzęt. No i jest, cieknie. Tu porobiłem takie nacięcia. Nożem, zresztą ja je poprawię, jedno nacięcie poprawię, to zobaczycie, jak to wygląda i spróbuję zrobić z blachy taki lejek i będę to zbierał. Także teraz to ja się biorę za robienie lejka, a potem to natnę i będę spuszczał do słoika. To biorę się do roboty. W tym celu kupiłem dzisiaj orzechy, bo potrzebowałem puszki, a nie miałem żadnej puszki. Nożyce do blachy już miałem. Może natniemy tutaj. Potrzebuję taki pasek odciąć. Myślę, że tyle wystarczy. Chyba to też muszę obciąć, bo jest strasznie grube, a ja potrzebuję to wbić do drzewa. Dobra, to by było, mam nadzieję. Zaraz poprawię nacięcie i to zamontuję. Tu muszę takie nacięcie zrobić po skosie. Myślę, że zrobię nowe. Drzewo na tym nie ucierpi. O, mniej więcej tak.
Próbuję teraz zbić ten lejek. Powinien się trzymać. Słoik jest. Dobra, tak to wygląda. Jakaś tam kropla się zbiera. Myślę, że to jeszcze jest troszeczkę przed sezonem, ale już coś można spuścić. Zobaczymy, ile tego zejdzie. To ja się biorę teraz za inne prace w ogrodzie. Wrócę tu za jakiś czas, zobaczymy, czy będzie czego się napić. To przymierzam się do montażu tej beczki. Raczej beczka jest zamontowana bardziej do rynny. Już muszę się pozbyć tej rury. I potem bezpośrednio z góry puścić po prostu rurę na dół. I rynna odpięta, także w tym momencie jest nieczynna i tu bezpośrednio jest rura do beczki. Niech się trochę wody naleje, ja sobie jeszcze ją umyję od środka i będzie można zbierać deszczóweczkę. Tu u góry myślę, że muszę jeszcze jakiegoś wkręta przymocować, chociaż w zeszłym roku to tak wisiało i było ok. A obok beczki, wzdłuż tej ściany z altanki, tu ma rosnąć werbena. Zaraz właśnie będę ją siał. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Pojemnik mam tak przygotowany, nie miałem innego. Myślę, że potrzebowałbym więcej tych pojemników, ale spróbujemy na razie na tym jednym. Ziemię mam z kretowiska. Nie jest to żadna ziemia do wysiewów. Myślę, że wystarczy. Nasiona dostałem. Mamy tutaj tyle, że mógłbym 10 takich do niczego wsadzić. Bo może 8. Delikatnie to przysypię ziemią.
i oczywiście dużo wody. Teraz to przykryję folią i oczywiście ląduję na parapecie. Myślę, że po 10 dniach już powinno coś być widać. To idę teraz zobaczyć, jak tam syrop klonowy, sok klonowy, nie syrop. Może już coś ściekło, więc zobaczymy, czy można skosztować. Minęła dopiero godzina i uzbierało się, można powiedzieć, taki mały kieliszeczek. No to co? To próbujemy. Wydaje mi się, że jest troszeczkę słodsza od oskoły. Zobaczymy, jak uzbieramy się więcej. Takim małym łyczkiem to trudno poczuć smak. To ja to zostawiam na noc. Niech to sobie ścieka dalej. Z wami się już żegnam. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia.